Po czyjej stronie stoisz? Tak mogli zadawać sobie pytania ludzie przed wyborami, które są już za nami. Roztropnie odpowiadali: stoję po stronie Polski, bez względu na to, na kogo głosowali. Ale ja nie o polityce, chociaż ona wydaje się być bardzo istotna, ważna, bo ona dotyka nas tu i teraz. Ale chciałbym zaprosić nas wszystkich do studiowania Pisma Świętego, do wysłuchania kazania pod tym tytułem Po której stronie stoisz, które zostanie wygłoszone podczas nabożeństwa Droga Zbawienia w najbliższą niedzielę. Chcemy tam pochylić się nad fragmentem Pisma Świętego, który brzmi jak metafora i rzeczywiście pokazuje nam metaforyczny, symboliczny obraz zwycięstwa Chrystusa w bitwie z jego wrogami. Ale oprócz zwycięstwa samego Chrystusa jest tam ukazane zwycięstwo tych, którzy towarzyszą Chrystusowi. Właśnie nad tym chcemy się zastanowić, byśmy mogli dostrzec, czy należymy do grupy tych, którzy zwyciężą z Chrystusem. I oczywiście, choć to wydaje się jest obraz metaforyczny przyszłości świata, przyszłości wierzących ludzi, to jednak ma wiele aspektów teraźniejszości, bo ta bitwa w obliczu przeciwności, które stoją wobec wiary, wobec wierności Chrystusowi, odbywa się tu i teraz, w naszej codzienności. Dlatego będziemy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie nie o śpiew przyszłości, po której stronę stanę kiedyś, bo jeśli dziś nie stoję po właściwej stronie, nie ma gwarancji, że gdy przyjdzie zmiana czasu, przemijanie świata i kształtu jego, jak powiada apostoł Paweł, że będziemy mieli tyle siły, tyle w sobie determinacji, by stanąć po właściwej stronie. Dlatego odpowiedź, po czyjej stronie stoisz, dotyczy tu i teraz. Zapraszam serdecznie do tej refleksji wobec Pisma Świętego, natchnionego Słowa Bożego, które Bóg do nas kieruje. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do usłyszenia i do zobaczenia.